Witam ponownie. Wielokrotnie w necie widziałem coś tak durnego jak unboxing, więc sam postanowiłem z siebie zrobić również debila i zrobić unboxing. I nagrać to wszystko. Paczuszka. A z Amazona. Proszę, otwieramy, sprawdźmy, co tam mamy. Nożyk odkładamy. Sterta papierów i śmieci. Dobra, wszystko wyrobione. Paragonik. Dobra. No i zawartość najistotniejsza. Czyli to urządzonko. HD PVR. Okej, otwieramy, sprawdzamy, czy wszystko jest w środku. O, widzę, że znowu nam będzie potrzebny nożyk. Tak jest. No to już. Ciach. Otwieramy. Co my tu w środku mamy teraz? Tak. Kabelek USB, no standardowy, nic nowego, ciekawego. Następnie, no bardzo ciężki kabel, komponent, tak, no, okej, długi, bardzo dobrze, podoba mi się to. Następne, a to jest, aha, dobra, to jest przekaźnik podczerwieni do jakiegoś pilota, pewnie, tak, no, dobra, następne. Jakieś dziwne, tajemnicze białe pudełeczko. Otwieramy je. Co w nim jest? Co w nim jest? Aha, dobra. W nim jest po prostu zasilacz. Okej, wkładamy go z powrotem w pudełeczko. Zamykamy. Dziwne, że te pudełka nigdy nie chcą się zamknąć. Tak samo jak były na początku, ale okej. Co tu jest następne? Tutaj mamy jakieś obrazki, instrukcje. Okej. Instrukcja, jak to podłączyć do telewizora, do sprzętu audio, do komputera i do konsoli typu Xbox 360, bo PS3 w ogóle nie uznaję. To jest crap. Okay. Jestem fanboyem Microsoftu. Nie. Następnie High Definition Video Recorder for Windows. Okay. Quick Installation Guide. Myślę, że to coś sobie podarujemy. Ogólnie, tak. Odkładamy. Następnie. Płytka, dobra. Czy tam na tej płytce jest w ogóle coś interesującego? Czy znowu jakiś krab? Jak to zwykle bywa. Arcsoft Total Media Extreme. No okej, dobra. Zobaczmy. No. Później sobie zobaczę, co to jest za program, czy coś interesującego, czy krab, jak zwykle. Dobra. Teraz dochodzimy chyba do tego najistotniejszego. Otwieramy tak. Tak jest. Tutaj jest to całe urządzonko. Okej, zapakowane w folicę ładnie, tak. O. Tak, folicę. Okej. Otwieramy. O, złożone. Wyciągamy z tego woreczka. Wyciągnięte z woreczka. Okej, tu tak. Z frontu jest SV. Video left, right, channel. Zapewne tak. Dobra. Nie jest porysowane, zniszczone. Z tyłu. Co to za naklejeczka? A, naklejeczka, jakaś naklejeczka. Niepotrzebna naklejeczka. No, dobra. Co tu mamy? Tutaj mamy połączenia tak, tego całego kompozytowego kabla. Tak to wygląda do góry nogami. A tak wygląda to z przodu. Tak wygląda to z przodu. O, w ten sposób. Okej. Nie wiem, po co ten czujnik, bo żadnego pilocika. Ja tutaj nigdzie nie widziałem. No ale dobra, niech sobie to tak jest, jak jest. I teraz tak. Okej. To na tyle ze rozpakowywania tego. Więc zrobimy teraz koniec i reszta będzie nagrana, jak już to wszystko podłączam i zobaczę, jak to będzie.